Witajcie, kochani. Witajcie. Dzisiaj trzecia część odpowiedzi na pytanie, które dostaliśmy, jak pomagać osobom w potrzebie czy uchodźcom w naszych dzisiejszych realiach. Pierwsze dwie części są na naszym kanale, możecie je obejrzeć. A dzisiaj? Tak, a dzisiaj chcielibyśmy się posiłkować katechizmem Kościoła katolickiego, który Karol studiował przez jakiś czas ostatnio i dzielił się swoimi myślami i dzieliliśmy się też naszymi spostrzeżeniami. I właśnie, zobaczmy, co Kościół mówi. To jest punkt 2405. On ma dwa zdania i jedno chcielibyśmy wam przeczytać i chwilę porozmawiać na ten temat. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni ich używać z umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa chorego ubogiego. I nas tak zainteresowała ta druga część, że ci posiadacze dóbr powinni zachować najlepszą cząstkę dla gościa chorego ubogiego. Tak. Tutaj jest cały ten temat gościnności też zawarty, natomiast chodzi o, właśnie my chcemy się skupić na tym ubogiego i potrzebującego i przychodzą mi do głowy takie dwa czy trzy przykłady, których albo słyszeliśmy, albo sami doświadczyliśmy. Jeden to przykład z Filipin, kiedy dowiedzieliśmy się, że są ludzie, którzy pracują na śmietniskach przy segregowaniu śmieci i że bardzo często rzeczy, które znajdą na tych śmietniskach używają i czy noszą je, czy używają w domu i tak dalej, to we mnie zapaliło się takie światełko, żeby jeśli wyrzucam jakieś rzeczy, czy jeśli widzę, że na przykład dana rzecz nie jest mi potrzebna, to nie wyrzucam jej o tako byle jak do śmietnika, tylko ja zawsze chciałam ją wyprać, sprawdzić, czy ma wszystkie guziki, czy ma wszystkie zamki, wszystko działające, zapakować w kilka worków plastikowych, tak żeby podczas transportu, nawet jeśli jeden czy dwa worki się rozerwą, to jakiś worek zostanie i te rzeczy nie będą brudne, że ktokolwiek znajdzie te rzeczy, będzie mógł je przejrzeć, zobaczyć, czy jeszcze mu się do czegoś to przyda. Nie? Więc fakt, że nam nie było wolno wchodzić na te śmietniska, tak. Więc dlatego była taka myśl, że jeśli ktoś znajdzie te rzeczy, to żeby widać było, że one są, że mają wszystkie guziki, mają sprawne zamki i tak dalej, i tak dalej. Nie? Takie podejście do człowieka jako człowieka, nie? Że myślimy, skoro ta osoba nie ma rzeczywiście możliwości kupna czegoś, to cokolwiek znajdzie, żeby to było czyste, żeby to było po prostu no, ładne, nie? Podchodzimy do człowieka jako człowieka. Jako nie? człowieka, nie? Że też jakby przywracamy mu godność dzięki temu, nie? Że nie powodujemy tego, że on szuka, nie wiem, brudnych rzeczy, i że, ponieważ i tak nie ma możliwości wyprania albo ma ograniczone możliwości, że zaczyna nosić brudne rzeczy. Nie? Więc dla mnie to było ważne w tamtym momencie. Inna taka sytuacja to była. Chodziły teraz z fundacją. A, z fundacją, tak. Ostatnio pomagaliśmy. Drugiej fundacji zbieraliśmy. Przepraszam, nie zbieraliśmy. Przepakowywaliśmy zabawki, które przyjechały z innego państwa. I co tam się stało? Żeśmy przepakowywali i ty usłyszałeś, że ta pani mówi, te gry nie bierzemy. Bo nie ma piłki. Bo nie ma piłki, nie? Czyli ktoś oddał właśnie rzecz niepełną. No co mogą dzieci z tym zrobić, no skoro i tak nie mają piłki? No jest to bez sensu, nie? I z tym przypomniała mi się ta historia z tą rodziną sześcioosobową, wielodzietną, tak. Właśnie tam było sześcioro dzieci. Że oni, jedna taka rodzina kiedyś, im się wcale źle nie powodziło, tym dzieciakom niewiele tam rzeczy brakowało, nie? Ale była osoba, która stwierdziła, że to musi być skrajna biedota i na zasadzie takiej właśnie, że przynosiła zabawki swoich dzieci, a te zabawki były popsute, połamane, niedziałające, więc po prostu zrobiła sobie z tej rodziny taki wywóz zepsutych zabawek i tak dziwię się, że te dzieciaki przyjmowały to z taką dużą dozą godności, że okej, i tak wszystko lądowało w śmietniku, nie? No bo przecież to i tak nie były zabawki, których można było użyć, nie? No właśnie, czyli co ona? Tak. Ona oddawała rzeczy po to, żeby się ich pozbyć, a tak. Może w sumieniu czuła się jakoś lepiej, że pomogła komuś. Tak, tak. A trudno tak naprawdę, powiedzieć, jaka intencja tam była, naprawdę nie? Tam nie było tego poczucia, że ja daję szacunek coś, jakiś, właśnie, takiego szacunku do drugiego człowieka, nie? Że no nie daje połamanej rzeczy, nie, przykład, nie daje popsutej zabawki. A mi się przypomina sytuacja, też pomagaliśmy jako fundacja, przywoziliśmy jedzenie, różne środki czystości, inne rzeczy właśnie osobom uchodźcom. Jak wiecie, często to są mamy z dziećmi, małymi dziećmi, mężczyzn jest bardzo mało tak, wiadomo, spośród dlaczego, uchodźców. Tak.
I ja przywoziłem to jedzenie, pamiętam raz czy drugi, i powiedziałem, słuchajcie, co jeszcze potrzebujecie? A oni mi powiedzieli, cukierków. Tak. Bo te dzieci przychodzą i my chcemy im dać tą namiastkę dzieciństwa, nie? I mnie to bardzo uderzyło, pamiętam, pojechaliśmy później z tym panem do sklepu, kupiliśmy też pośród wszystkich innych rzeczy cukierki i co było ciekawe, tydzień później jak przyjechałem, okazało się, że cukierki zniknęły, nie? Że tych rodzin tyle przychodziło, dawano dzieciom cukierki, czyli podejście właśnie do tych dzieci właśnie, tak, żeby, jak do dzieci. Jak nie? do dzieci, nie? Dzieci nie. lubią słodycze, żeby dać im słodycze. Tak mi się też przypomniało, że teraz jak pakowaliśmy te rzeczy, żeby dla sierocińca, tak. też znaleźliśmy pudło z różnymi słodyczami i pierwsza myśl, pakujemy tak. słodycze, nie? Tak. Dla tych dzieciaków właśnie. Tak, to było w tym tygodniu dosłownie, żeśmy pakowali pewne rzeczy dla sierocińca, które jechały na Ukrainę. Pośród innych rzeczy też daliśmy to. A więc słuchajcie, ta zasada, żeby tak my myślimy, żeby dawać się, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa chorego, ubogiego, tak byśmy ją rozumieli, nie? Żeby podejść z szacunkiem, z godnością do człowieka, żeby mieć tą intencję miłości, żeby nawet jeżeli dajemy coś, co już było przez nas używane, żeby to było czyste, tak. poszyte, nie? Tak, przypomina mi się ta pani, która powiedziała, że przynosiła, wykopała rzeczy ze strychu i ona powiedziała, że tak się cieszyła, że ona potrafiła wszystkie rzeczy te ładnie zachować, bo poprała, poprasowała, poskładała wszystko i po prostu ludzie przychodzili i pytali się, czy są rzeczy od tej pani, bo te rzeczy są ładne, są zadbane, można je dalej nosić i tak dalej. Więc o to właśnie chodzi, że ona przywróciła godność tym ludziom, nie? Że oni byli w stanie to użyć i to w ogóle nie widać, że właśnie, że to było używane, nie? Myślę, że też ważna taka myśl na koniec, że nie chodzi o to, żebyśmy oddawali rzeczy, które używamy, że po prostu w naszym domu, w naszym domostwie, w naszej rodzinie są one potrzebne, ale chodzi właśnie o to, żebyśmy te nawet, które kupujemy nowe lub te, które oddajemy właśnie używane, żeby one były w dobrym standardzie, nie? Tak. Myślę, że to jest istotne. No, bo to też bardzo mocno zahacza właśnie o tą godność drugiego człowieka, tak. że my chcemy, żeby nas traktowano z godnością. Tak, tak samo chcemy traktować drugiego człowieka. To też jest drugi człowiek bez względu na to, jaką ma sytuację. Więc takie ciekawe rzeczy możemy znaleźć w katechizmie Kościoła katolickiego. Zachęcamy, żebyście czytali, tak. sprawdzali. A jeśli macie jakieś wątpliwości, jak rozumieć pewne rzeczy, dajcie nam znać. My to też przedyskutujemy, przemyślimy. Nagramy kolejny filmik. Bardzo chętnie to zrobimy i podzielimy się też naszymi myślami i naszym doświadczeniem też. Także... Albo jeżeli macie inne pytania z katechizmu, czy jakiekolwiek inne tematy, tak. zapraszamy, żebyście nam dali znać. Z chęcią podzielimy się z Wami naszymi myślami. Tak. Pozdrawiamy Was i życzymy bardzo dobrego dnia. Dobrego dnia.